Hallelujah.
wszystkim. Bóg niech będzie uwielbiony. Amen. Ja dziękuję, że mogę znowu tu być na tym miejscu i ktoś się tutaj modlił, że dziękujemy Ci, że znowu jedna okazja jest ku temu, abyśmy razem byli jeszcze tu na tym miejscu, a kiedy następny raz może nie tutaj, to już tam. U Ciebie, Panie, wspaniała modlitwa. Ja dziękuję Bogu zawsze za możliwość, kiedy możemy być razem, kiedy możemy słuchać Jego słowa. To jest wyjątkowy czas, prawda? Amen? Też tak macie? Też tak macie. Wiecie, chciałbym się podzielić z Wami słowem, bardzo proste słowo, ulubione moje słowo, jedno z bardzo ulubionych, ale chciałbym najpierw powiedzieć takie świadectwo. Tydzień temu byliśmy w Wiśle Czarnym i w zborze na nabożeństwie byliśmy. Przy okazji też kazali przekazać bardzo serdeczne pozdrowienia z tego zboru dla braci i sióstr, więc przekazuję. I wiecie, zaskoczyła mnie jedna sytuacja. Pewna siostra wyszła i powiedziała świadectwo. I muszę przyznać, że to było najlepsze kazanie, jakie słyszałem w ostatnim czasie. Trwało 5 minut, ale było takim poselstwem. Chciałbym powtórzyć krótko. Kiedy czytałem Słowo Boże i szukałem, to było potwierdzenie na to, że chcę się tym podzielić dzisiaj. Powiedziała tak. Mam kawałek pola i od jakiegoś czasu w tym roku zauważyłam, że na tym polu rosną osty. Oset, każdy wie, co to jest, prawda? Wiecie, co to jest oset? To jest chwast. I mówi tak. Pomimo tego, że na tym polu również rosną bardzo szlachetne rośliny, przez te osty staje się ono bezużyteczne. I mówi, nie wiem, jak to się stało, że zasiane zostały te osty, ale to pole straciło, te rośliny, które są wartościowe, zostają zaduszone. To pole stało się bezużyteczne. To było całe jej kazanie. Przeczytała jeszcze takie słowo. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko nim nie ma zakonu. Mówi, chcę tak siać, aby moje życie nie było bezużyteczne. Wspaniałe kazanie, prawda? Dla mnie to wystarczyło. Było inne poselstwo, jeszcze kazanie, ale dla mnie wystarczyło to. Wiecie, ja bym chciał czytać Słowo Boże. Otwórzmy Galacjan, 6 rozdział, 7, od 7 wiersza do 10. Nie błądźcie, Bóg nie da się z siebie naśmiewać, albowiem co człowiek sieje, to i rządź będzie. Bo kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. A kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie rządź będziemy bez znużenia. Przeto póki czas mamy, dobrze czyńmy wszystkim, a najwięcej domownikom wiary. I jeszcze może z 5 rozdziału od 22 wiersza. Ja już kawałek przeczytałem tutaj. Owocem zaś ducha są miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Przeciwko takim nie ma zakonu. Halleluja. Wspaniałe słowo, prawda? Ja bym chciał powiedzieć coś, co bardzo dobrze wszyscy znamy. Jest to prosta zasada. Wiecie, tak się cieszę. Nasz Bóg jest dobry. Amen. Wiecie, kiedy stworzył ziemię, nasz dobry Bóg, kiedy stworzył ziemię, On ustanowił prawa, On ustanowił zasady. I za te prawa całe psalmy uwielbiają Go. My Go uwielbiamy za te prawa. Jedno z tych praw to jest prawo siania. Wiecie, to jest tak proste, że każdy z nas tutaj to rozumie. Nie wszyscy się nad tym zastanawiamy albo myślimy na tym, bo mamy inne rzeczy na głowie. Ale ja wam powiem, jest prawo siania i zbierania. Wyobraźcie sobie, że Bóg, kiedy stworzył ziemię, On stworzył nasiona i stworzył glebę, ziemię i powiedział, kiedy to nasiono wpadnie w ziemię, ono urośnie i według swojego rodzaju wyda owoc, wyda plon. Amen? Niesamowite, prawda? Jak On to zrobił? Do dzisiaj nie wiem, ale tak zrobił. I wiecie, to jest Jego prawo, za które psalmista w swoich psalmach, co drugim psalmie uwielbia Go. Wspaniałe i wyniosłe są prawa Twoje. Twoje dobre, niesamowite prawa. Amen? I wiecie, takim jednym prawem jest prawo siania. I jest to tak proste. Ja może powiem taki przykład. Kiedy zasiejemy coś na naszej grządce, to oczekujemy, że to urośnie i to będziemy mogli zjeść ze smakiem, prawda? To ładnie pachnie, ładnie rośnie, cieszy oczy, ale też jest smaczne i zdrowe. I wiecie, każde nasiono według swojego rodzaju jest przeznaczone do tego, aby wyrosło, aby wydało owoc. Kiedy nie tak dawno, kilka dni temu, sadziliśmy drzewka w lesie i polegało to na tym, że jeden kopał dziurę, drugi zasadzał te drzewka i tak szliśmy w rzędzie, żeby to było posadzone równo
Ja wsadziłem z moim bratem i w pewnym momencie odpoczęliśmy, wyprostowaliśmy się i on mówi tak. Ten las, który jest tu jest wycięty, był zasadzony około 70 roku. Były tam pościnane niezbyt grube drzewa, ale nie z powodu tego, że już były do ścięcia, trzeba było ich ściąć. I wiecie, i on tak sobie myśli i mówi tak, teraz zasadziliśmy drzewa, jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, jeżeli będzie dobrze, to następne pokolenie, a już na pewno moje wnuki będą potężne drzewa ścinać, będzie bogaty las. Wiecie, jakże daleka inwestycja. Odległa inwestycja. Ja sobie tak pomyślałem, tak się fajnie sadzi drzewka i nawet nie pomyślałem, kiedy to dorośnie, kiedy to wyrośnie. I przybliżył mi obraz. Pokazał mi, kiedy będzie czas, kiedy te drzewa będą gotowe, żeby zebrać. Kiedy na Bliskim Wschodzie jest takie powiedzenie popularne, że jeżeli ktoś sadzi drzewa oliwne, to inwestuje w przyszłość. One bardzo długo rosną i w pełni, kiedy owocują, to trochę musi potrwać. To nie jest na drugi dzień. Wiecie, kiedy chcemy coś szybko, to musimy zasiać rzodkiewkę. Zasiejcie rzodkiewkę. Jeżeli macie kawałeczek ziemi albo nawet doniczka wystarczy, zasiejcie rzodkiewkę i przypomnijcie sobie moje słowa. Ona szybko urośnie, jest smaczna, jest dobra na kanapkę i ona jest błyskawiczna. 30 dni, 40 dni całkiem wystarczy. I wiecie, kiedy posadzimy nasionko rzodkiewki, jest błyskawiczne, jest szybkie. Ono szybko urośnie, nie trzeba dużo czekać. Ale kiedy zasadzisz drzewo, to czasami miną lata, a czasami może już nie do twojego pokolenia, a do następnych pokoleń. Amen? I każde nasiono ma swoje przeznaczenie, ma swoje określony czas wzrastania i czas owocowania. I tutaj jest Pan Bóg, to tak wspaniale stworzył. Są różne rośliny, są różnego rodzaju roślinności. I każde sobie wzrasta. Wiecie, nie ma takiego czegoś, że ktoś obaliłby teorię siania i zbierania. Znacie kogoś takiego? Wiecie, jest wielu mądrych, uczonych ludzi, którzy obalają różne teorie. Oni, najwięcej chyba w Ameryce jest takich. Oni najczęściej określają, gdzie jest najlepiej, na pewno w Ameryce, gdzie najwięcej wszystkiego jest, na pewno tam. Wiecie, i różni są mądrzy ludzie, którzy obalają różne teorie. To nie jest prawda to, co wymyślili na początku, teraz jest inaczej. Kiedyś się mówiło, że mleko jest zdrowe, trzeba, dzieci muszą dużo pić mleka. Jakiś czas temu mówili, że nie powinni pić mleka, bo coś tam uczula. Jakiś czas znowu trzeba wracać. I wiecie, ktoś pojawi, który obali tamto i coś nowego wprowadzi. Ale Pan Bóg stworzył swoje zasady i nikt nie złamie. Amen. Ja go uwielbiam za to. On powiedział, że kiedy nasiono wpadnie w ziemię, ono obumrze i zacznie rosnąć i wyda owoc. Halleluja. I to jest niezmienne. Tego nie da się zmienić. Pan Bóg tak zaplanował na początku. Ja wiecie, zawsze kiedy czytam Słowo Boże, wracam do stworzenia. Tam jest niesamowita nauka. Pan Bóg jest niesamowity. Jest wielki, jest potężny, a my go nie potrafimy naszym umysłem ogarnąć. Ale kiedyś spotkamy się twarzą w twarz i porozmawiamy na ten temat. Przy dobrej kawie usiądziemy i porozmawiamy, jak to było z tym stworzeniem świata, żeby nam wytłumaczył dokładnie, na czym to polega. Ale dzisiaj czytamy o sianiu i zbieraniu. Wiecie, Słowo Boże mówi, kto sieje dla ciała swego, z ciała rządź będzie skażenie. Ale kto sieje dla ducha, z ducha rządź będzie życie wieczne. Nasze życie jest nieustannym sianiem. I porównując nasze rośliny, nasze ogródki, porównując to, co siejemy w naszych domach, w naszych ogrodach, na naszych polach, to mogę porównać tak samo prosto, tak samo to wygląda w naszym życiu. W naszym życiu każdego dnia, każdy dzień, każdego roku, każdego miesiąca chodzimy i my siejemy, a potem i zbieramy. Są nasiona, które zbieramy na drugi dzień, są nasiona, które wyrosną za miesiąc, są takie jak rzodkiewka szybciutko, a są takie, które trzeba zebrać za lata i wiecie, są takie jeszcze, które trzeba będzie zebrać jeszcze później. Ale Pan Bóg tę samą zasadę zastosował w życiu naszym. Co człowiek sieje, to i rządź będzie. Tak mówi Słowo Boże. Amen? Zgadzacie się ze mną? Jeżeli się zgadzacie, mówcie amen. Jeżeli się nie zgadzacie, nie mówcie nic. I wiecie, to jest niesamowite, mocne słowo, kiedy zaczniemy go używać, kiedy zaczniemy to praktykować. Chcąc, nie chcąc, i tak siejemy, i tak siejemy. Wiecie, ta siostra, która mówiła to świadectwo, którą mi mówiła o tym, ona mówiła o polu, które przynosiło owoce,
które przynosi owoce, ale na skutek tego, że zasiane zostało coś złego, ono stało się mniej wartościowe. Ono stało się wręcz nieużyteczne. Ja sobie przypominam taki czas, już to kiedyś mówiłem, ale taki czas sobie przypominam, kiedy byłem dzieckiem i mój tata miał trochę pola i on każdego roku siał. Każdego roku co najmniej dwa rodzaje zboża były ziemniaki, było dużo roślin, siał, dbał o to pole. I jednego roku, pamiętam, było coś takiego, była taka moda na to, żeby odnowić zboża, które się siało na polu, żeby były mocniejsze, większe, żeby te plony były obfitsze. Kupowało się, nie wiem, czy to z eksportu, czy skąd tam były te nasiona. Było to zboże, był to owiec i była pszenica. Wiecie, i ja przypatrywałem się, jak to wyglądało. Mój tata kupił to zboże, przywiózł go, zaorał, uprawił pole, zasiał go i wszystko wyglądało fajnie. Bardzo szybko rosło, ciemne takie roślinki, bardzo ładne. Kiedy to rosło, to zboże, dziadek, ojciec mojego taty, on tak utykał na jedną nogę i tak często wychodził tam do góry na te pola i przyglądał się, sobie, co ten człowiek tam może patrzeć. Jeszcze nie ma kłosów, co on tam może widzieć. No ale nie pytałem się go o to. Wiecie, kiedy pewnego razu przyszedł, w stodole zauważyłem takie poruszenie, było trochę tam rozmowy, ojciec z synem rozmawiał i mówi do niego tak: Janek, patrzyłem się na twoje nowe plony i mówi, ty kupiłeś dziadostwo. Ja byłem wystraszony, myślę sobie, co tam się zaszło? Mówi, przywiozłeś ziarno, ale też przywiozłeś chwasty. Zboże poprzerastane jest chwastami. Tam jest pełno chwastów. I wiecie, on się tłumaczył, tam była bardzo zagorzała rozmowa, jak to ojciec z synem. I on mówi, ale przecież kupowałem, miało być porządne, dobre zboże. Ja ci nie mówię, że ty kupowałeś złe zboże, ale własnymi rękami nasiałeś chwasty. On mówi, no ale chciałem dobrze. On mówi, ja ci nie mówię, że chciałeś źle, ale nasiałeś. Nie było dwóch zdań, był surowy. I wiecie, ja potem po jakimś czasie poszedłem, nie wiem jak się to dzieje, ale nie wiem, też pewnie zauważyliście, że chwasty rosną dwa razy szybciej niż dobre rośliny. Jest tak, czy nie jest tak? One, nie trzeba było ich wyszukiwać tam w tym zbożu. Ja poszedłem na to pole i patrzę się, gdzie te chwasty tam ten mój ojciec rozrzucił. Ale to było z daleka już widać. Zawsze tak, powiedzmy, o 10 centymetrów coś tam wystawało ponad te kłosy, ponad te, jeszcze nie było kłosów, ale ponad te zboże, ponad te roślinki. I to były jakieś tam chwasty. Zauważyłem, zwróciłem uwagę, że na pewno to są chwasty. I poszedłem i chciałem spróbować, czy może wyrwać taki chwast. Przecież to by nie było takie trudne. Zboże jeszcze jest małe, trochę się tam zdepta, ale można to powyrywać. I wiecie, co się dzieje, kiedy chcesz wyrwać chwasta? I znowu jest tak. Dobre roślinki mają małe korzonki, są takie bardzo wątłe, a chwasty są takie mocne, takie niesamowicie ukorzenione. Jak ja złapałem jednego, wyrwę go, to 20 centymetrów dookoła zniszczyłem zboża. 20 centymetrów placek został. A kiedy go chciałem urwać, to za jakiś czas 5 z tego kikuta urosło. Za kilka tygodni. I takie są chwasty. I wiecie, nasze życie jest podobne właśnie do tego siania. Zauważmy, co siejemy w naszym życiu. Zwróćmy uwagę, czy siejemy dobre rzeczy, czy siejemy to, co z Ducha Świętego, czy siejemy to, co z Słowa Bożego, czy siejemy te nasiona, które są naprawdę szlachetne i dobre i tylko to, czy czasem nie mieszamy tego z różnymi rzeczami. Chcąc, nie chcąc, czy sobie tam nie pozwalamy na coś innego zasiać na naszym polu. Ale wiecie, to nie jest takie może konkretne sedno tego kazania, które chciałbym powiedzieć. Chciałbym was zachęcić do tego, abyśmy czytali Boże Słowo, abyśmy mieli społeczność z Bogiem i abyśmy siali w nasze życie. Abyśmy siali, bo i tak się to dzieje w naszym życiu. Cokolwiek będziemy robić, to inwestujemy, siejemy w nasze życie. Wiecie, Duch Święty przygotowuje nasze pola naszego serca i On oczekuje, abyśmy my to właśnie zrobili, abyśmy zasiali to, co chcemy. I ja wam powiem taką rzecz, kiedyśmy modlili się przed zgromadzeniem, to była taka modlitwa, bo Duch Święty, Ty przygotowujesz glebę. Ja wam powiem, że w twoim życiu jest wiele pola przygotowanego na to, aby zasiać. Ono oczekuje na to, aby zasiać dobre rzeczy. Czytaliśmy, jakie owoce ma Duch Święty, jakie owoce Duch Święty przynosi. W innym tłumaczeniu jest to lepiej powiedziane. Jeżeli masz
społeczność z Duchem Świętym, takie owoce będziesz zbierać. I jest napisane dalej. Miłość, pokój, radość. Halleluja. Jeżeli siejesz pokój, to będziesz zbierał pokój. Halleluja. Amen. I to już na tej ziemi będziesz mógł odczuwać, że zbierasz pokój. Jeżeli siejesz miłość, to będziesz zbierał miłość. Wiecie, jeżeli zasiejemy groch, to tam nie będziemy zbierać fasolki. Jeżeli zasiejemy rzodkiewkę, to nie urośnie nam śliwka albo jabłoń. Zgadza się? Ale urośnie rzodkiewka. Więc co siejemy w naszym życiu, to nam wyrośnie. Co my inwestujemy w nasze życie, to będziemy zbierać. To jest zasada siania i zbierania. I ona jest niesamowita, ona jest dobra, ta zasada, ale my musimy mieć społeczność z Duchem Świętym. Musimy mieć społeczność z Bogiem, abyśmy dokładnie wiedzieli, co chcemy robić w naszym życiu. Amen? Abyśmy byli zdecydowani, co chcemy zasiać na polu naszego życia. I wiecie, tutaj jest powiedziane, co człowiek zasieje, to będzie zbierać. Zasiejesz dobre rzeczy, zbierasz będziesz dobre rzeczy. Zasiejesz złe rzeczy albo nienawiść, będziesz zbierać nienawiść. Tak jest. Tego nie zmieni nikt z nas, jak tutaj jesteśmy na tym miejscu. Ja was chcę zachęcić do tego, że mamy dobre rzeczy od Boga wziąć. Możemy wziąć dobre rzeczy i na tym polu swojego serca możesz to już dzisiaj zacząć. Jeżeli do tej pory, do dzisiejszego dnia, do co dzisiaj mamy, do 3 maja, jeżeli do tego 3 maja 2014 nie myślałeś o tym, żeby zasiać dobre rzeczy w swoim życiu, to od dzisiaj zacznij. Jest wiosna, jest dobry czas, żeby siać. Jeszcze urośnie. Nie wiem, czy w listopadzie będzie taka możliwość, ale dzisiaj jest dobrze. I wiecie, chcę was zachęcić do tego, abyśmy siali Bożą obecność, abyśmy siali pokój, radość, miłość, uprzejmość, dobroć, wierność. Siejmy to w naszym życiu. Wiecie, spotkałem kiedyś taką panią, która, co spotkałem ją, ona była przyjaciółka mojego pracodawcy poprzedniego, więc co kiedy ją spotkałem, to z grzeczności przywitałem się i ona zawsze z kimś walczyła. Ja zawsze ją kojarzę jako kobietę walczącą, zawsze z kimś walczyła. To sąsiad nie na ten kolor płot pomalował, więc znowu tam była walka i zwada. To ktoś tam zaparkował źle samochód, to ktoś z krawek działki powinien się jej należeć i znowu sprawa w sądzie. Wiecie, i non-stop kiedykolwiek coś słyszałem o niej albo spotkałem się z nią i pytam, co słychać, zawsze była walka. Wiecie, w pewnym momencie, kiedy dotarło do mnie słowo siania i zbierania, kiedyś usłyszałem taką wiadomość, że ktoś z kolei jej wytacza sprawę i pomyślałem sobie, aż ciarki mnie przychodzą, kiedy przyjdzie zebrać żniwo. Tak może być w tym przypadku. Aż ciarki przychodzą, kiedyś trzeba będzie zebrać żniwo. Bo co człowiek sieje, to będzie zbierał. Rozumiemy? Jeżeli siejesz uprzejmość i radość, chociaż niełatwo ci to przychodzi, to będziesz zbierał. Przyjdzie czas żniwa. Mówisz, a dlaczego jeszcze tego nie ma? Boże, dlaczego muszę czekać tak długo na żniwo? Wczoraj zasadziłem drzewo i ono ani 5 centymetrów nie porosło. Dlaczego tego jeszcze nie ma? Już chcę zbierać z niego owoce, a ono właściwie to jeszcze nawet nie widać listków. W naszym życiu czasami musimy walczyć też z cierpliwością. Jeden z tych owoców tutaj mogę wam wymienić. Cierpliwość. Jeden człowiek modlił się i mówi, Boże, daj mi cierpliwość, ale to już. Wiecie, co człowiek sieje, to będzie zbierał. Amen? Jeżeli siejesz dobre rzeczy, będziesz dobre rzeczy zbierał. A teraz wam powiem o naszym życiu. W naszym życiu możesz zasiać wspaniałe Boże dary. Wspaniałe nasiona, które przynoszą wielki owoc. Może sobie myślisz, ale mam już 70 lat, Boże, kiedy ja będę zbierał żniwo? Ja wam chcę powiedzieć, że nasze życie się nie kończy na tym świecie. Ono się tutaj zaczyna. Każde nasiono ma swój czas. Każde zasiane, zasadzone nasiono ma swój czas. I nikt nie powiedział, że akurat do tego rodzaju nasion będzie czas na tej ziemi. Ale jest wiele, wiele rodzaju nasion, które owoce będziemy zbierać już tutaj. Już tutaj będziemy się tym rozkoszować. Już tutaj będziemy tym żyć. Natomiast apostoł Paweł mówi, że jeżeli byśmy pokładali nadzieję tylko w tym życiu, w teraźniejszości, tylko w tym doczesnym życiu, czyli tych powiedzmy 70, 80, a jeżeli Bóg da więcej, to niech Jemu chwała. Jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję, jacy jesteśmy? Najbardziej pożałowania godni na ziemi. Dlatego, że to dopiero jest urodzenie się.
tutaj na tej ziemi. To dopiero jest pierwszy krok. Bóg powiedział, dla was mam wieczność. Ja mam dla was wieczność. I tak naprawdę, wiecie, najbardziej się cieszę na te owoce, które będziemy zbierać tam. Najbardziej się cieszę na to, co będzie tam. Bo te, które długo rosną, przynoszą wielki, wspaniały owoc. Amen? Te, które szybko rosną, będziemy mogli kosztować tutaj dzisiaj. Będziemy mogli kosztować tutaj na ziemi, w naszym życiu. Może 67 lat, a potem już będziemy zbierać owoce. Amen? Na emeryturze. Niech tak się stanie. Ale wiecie, najlepsze owoce, najlepsze jest zostawione wtedy, kiedy tak długo, długo dojrzewają, kiedy długo rosną. Pan Bóg powiedział tak, ty siej nasienie, a ja dam słońce w odpowiednim czasie, ja dam deszcz w odpowiednim czasie. Nie martw się o to, jak to się będzie działo. I tak jest w naszym życiu. Kiedy siejesz Boże Słowo, kiedy siejesz Bożą obecność w swoje życie, nie martw się o to, jak to się stanie. Nie zastanawiaj się zbytnio nad tym, ale oczekuj. Oczekuj i siej na nowo. I siej na nowo i oczekuj, gdyż żniwo będzie na pewno. Żniwo będzie na pewno. Słowo Boże mówi, że wtedy będzie radość jak w żniwa. Amen? Wtedy jest radość jak w żniwa, kiedy się zbiera plon, obfity plon. Ja bym chciał powiedzieć wam taki przykład z mojego życia. Wiecie, kiedy siejemy, to nie jest mowa tylko o jednym. Może myślisz sobie, ale Boże, jak ja mam zasiać? Co ja mam zasiać w moim życiu? Pokój, radość. Ci, którzy sieją Słowo Boże, którzy głoszą Słowo Boże, ci to mają dobrze. To Słowo Boże rośnie i ten plon będzie niesamowity, oni będą zbierać. Ale co ja mam zasiać? Co ja mam w swoim życiu zasiać? Siej to, co tutaj jest napisane. Z czego możesz zebrać owoce? Miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, wstrzemięźliwość. Wiecie, najwspanialsze rzeczy, takie może mało widoczne, takie może, które jedne szybciej, drugie wolniej rosną, ale które jak bardzo, bardzo potrzebne na tej ziemi. Wiecie, tak mało pól jest zasiane tymi rzeczami. Zwróćcie uwagę na to. Tak mało pól jest zasiane właśnie takimi nasionami, a są tak szlachetne. Są tak szlachetne i nie pozwól, żeby chwasty zagłuszyły ich wzrost. Nie pozwól do tego, ale zadbaj o to. Co chcemy zasiać w naszym życiu dzisiaj? Wiecie, każdej dziedzinie naszego życia, jakkolwiek, każdy z nas tutaj jest na tym miejscu, w każdej dziedzinie swojego życia możesz siać Boże ziarno. Może to być pokój. Jeżeli brakuje ci cierpliwości, zacznij siać cierpliwość. Zacznij oczekiwać, zacznij cierpliwości się uczyć. Zacznij to siać, a zacznij zbierać tego owoce. Jeżeli zdarza ci się siać niepokój, strach, to zacznij czytać Boże Słowo. Zacznij żyć pokojem Bożym. Amen? Zacznij nosić ten pokój. Tam, gdzie ktoś mówi, a takie straszne rzeczy, nie wiadomo co się dzieje, mów, ale pokój, który daje Chrystus, jest wieczny. Tego pokoju nikt nie zakłóci. Zacznij nosić pokój Boży. Zacznij go nosić w swoim sercu, ale też i na zewnątrz. Wiecie, tutaj była mowa na początku o radości. Radość. Jak dobrze wspomnę, to na drugim miejscu jest napisana. Jakże blisko pierwszego. Zaraz po miłości. Radość. Czy to tak ważne radować się, skoro nie masz czego? Jest z czego, ja wam powiem, i jest to bardzo ważne. Radość Pana jest naszą siłą, psalmista mówi. Wiecie, dlaczego Dawid był taki silny? Bo 80-90% swojego życia się cieszył, radował się. Radował się. Swój psalm często zaczynał, Boże, jak mi ciężko, muszę uciekać w góry. A kończył go, Boże, jakże wspaniały jesteś, cieszy się moje serce i raduje, że nie ma Tobie równego. Radość Pana jest Twoją siłą. Jeżeli się cieszysz, możesz zwyciężać. Jeżeli się cieszysz i radujesz z wybawienia, jeżeli się cieszysz, to roznosisz radość, zarażasz innych. Możesz uśmiechnąć się do kogoś, kto jest smutny, przygnębiony i wiecie, pomimo tego, że ma jakieś zmartwienia, ty możesz go zarazić swoją radością. Możesz mu przynieść kawałek radości, a kiedyś z tego zbierzesz owoc. Amen? Halleluja. Kiedyś ktoś może powie, że często spotykałem człowieka, który się wiecznie cieszył. I z początku mnie to denerwowało, wkurzał mnie. Ale po pewnym czasie, kiedy z nim mogłem poprzebywać,
to zauważyłem, że to się mi udzieliło i zacząłem widzieć powody, dla których mogę się cieszyć. Dziękuję za tego człowieka. Wiecie, to jest jeden z owoców, który możesz zebrać. Może tego nie usłyszysz za swojego życia, ale kiedyś się dowiesz o tym. Amen? Dlatego inwestujmy i siejmy w radość. Siejmy w radość, dośmy Bożą radość. Zwłaszcza, że to nie jest trudne, ja wam powiem. Popatrzmy na swoje życie, jak bardzo jesteśmy ubogaceni. Niewiarygodna radość powinna towarzyszyć temu, co mamy w naszym życiu. Czym nas obdarował, co nas otacza i co nas czeka. Dlatego obsiewajmy pola, które jeszcze nie są obsiane radością. Jeżeli brakuje ci takiego jednego łana, czy jak to nazwać, pola obsianego, które by przynosiło naprawdę piękne kwiaty, a potem niesamowite owoce, to zasiej radość. To zasiej radość. Halleluja. Amen. To przyniesie ci radość. Same już to, kiedy to będziesz mógł oglądać, będzie ci przynosiło radość. Wiecie, ja wam powiem, w każdej dziedzinie naszego życia możemy nowe rzeczy razem z Nim, nigdy bez Niego. Nigdy tego nie rób bez Niego. Bez Ducha Świętego, bez obecności Pana tego nie rób, ale siadaj razem z Nim i powiedz, Panie, chcę zasiać w moje życie znowu coś nowego. Ja wam powiem, kiedyś w moim życiu o sianiu i zbieraniu przeczytałem wszystko, co możliwe jest w Słowie Bożym, może wszystko. Kiedyś się dowiem, że jeszcze tego tak dużo jest. Ale na tę chwilę, wiecie, każdy werset, czy to jest Micheasza, czy to jest w Ewangeliach, czy to jest w Galacjan, czy w Koryntian, to chciałem wszystko wiedzieć na ten temat. Dlaczego? Zacząłem się modlić i mówię, Boże, jeżeli to sianie i zbieranie, jeżeli to jest prawdą, jeżeli to tak działa jak zasianie zwykłych nasion tutaj na grządce i na tym, jeżeli to jest to prawo, to ja chcę siać też finanse. Ja wam powiem świadectwo takie. Kiedy zacząłem się tego uczyć, kiedy zacząłem modlić się w tym kierunku i mówię, Boże, jeżeli to jest prawda, to odkryj te łuski z moich oczu, żebym to mógł zacząć widzieć. I zacząłem dawać. Zacząłem dawać dziesięcinę, ale zacząłem dawać też i na dobre sprawy. Różne okazje się trafiały na to, aby dawać. I wiecie, z początku miałem z tym trochę problem, bo kiedy dasz, to trochę ubędzie. A kiedy ubędzie, trzeba to jakoś uzupełnić. Ale Boże prawo jest zupełnie inne. Kiedy siejesz, zbierasz owoce, zbierasz plon. I to długo trwało w moim życiu. Nauczyłem się tego, uczę się tego. Wiecie, uczę się tego, żeby dawać wtedy, kiedy dajesz, wtedy Bóg ma możliwość błogosławić. Ja wam powiem takie przeżycie z mojego życia. Kiedy to zaczęło działać w moim życiu, kiedy zacząłem dawać, kiedy zacząłem zarabiać pierwsze pieniądze, kiedy zacząłem dawać, zacząłem obsiewać pole, którego do tej pory jeszcze nigdy nie zasiałem. Wydawało mi się, że to trochę takie dziwne. Nikomu się nie przyznawałem, w razie bym wtopił, żeby nikt się nie śmiał ze mnie. I wiecie, niedługo po tym, kiedy zaczęło już mnie to cieszyć, dostałem bilet do wojska. I trochę się podłamałem. Sobie myślę, Boże, tak dobrze mi szło już. Już właściwie się zacząłem uczyć. I tutaj do wojska. No i co tam? Przez te półtorej roku, czy ileś to tam będzie trwało, no to właściwie będę miał przerwę. Nie będę mógł cieszyć się z tego, co mogę dać. Ale wiecie, co się stało? Poszedłem do tego wojska. Jak to w wojsku jest fajnie. I wiecie, żołd tam był, wtedy jeszcze były stare pieniądze, teraz sobie pomyślicie, jak ten człowiek musi być stary. To było chyba 500 tysięcy, tam żołdu miesięcznie było. To było dzisiaj 50 zł chyba, bodajże 50 coś tam z groszami. I wiecie, ten żołd dostawaliśmy i ja mówię, Boże, no mam jakieś pieniądze, mogę dawać. Ale gdzie? Boże, nie ma ziemi. Mam nasiona, a nie ma ziemi. Gdzie to mogę zasiać? Wiecie, i szukałem. Szukałem, dowiadywałem się, czy w tej okolicy, gdzie byłem w wojsku, czy jest jakiś zbór, jakiś kościół, żebym mógł dawać. No i kiedy się doszukiwałem się, modliłem się, prosiłem, pytałem się znajomych, pytałem się tam kolegów, czy wiedzą może o takim kościele, kiedy już nie było zielonoświątkowego, pytałem się, czy jest może baptystyczny, też nie ma. Jeżeli nie ma baptystycznego, pytałem się, może jest metodystyczny, też nie ma. Może jest... jaki tam jeszcze może być, chrześcijan wolnych może jest, też nie ma. Mówię, no to może jeszcze ewangelicki jest, też nie ma. No to się załamałem. Mówię, Boże, mam nasiona, mam ziarno, a nie ma gdzie siać. Wiecie, i to jest dopiero problem. I zacząłem się modlić. I wiecie, Bóg wtedy, tam w wojsku, otworzył mi oczy. Ja mówię, Boże, jak mogę Tobie dać? Jak mogę Tobie dać? I Bóg mi otworzył oczy. Poszedłem do kościoła katolickiego. Nie było gdzie, było dużo czasu, więc zamiast siedzieć,
nic nie robić w niedzielę do południa, to poszedłem do kościoła. Kiedy poszedłem do kościoła, to Bóg tam dotknął moje serce. Wiecie, nie ma miejsca, gdzie Bóg nie mógłby do ciebie mówić. Każde miejsce jest dobre. Ja siedziałem w ławce, patrzyłem się, ludzie klękali, modlili się, wychodzili. Była odprawiana jedna msza, była króciutko trwała, ja sobie też wychodziłem, pospacerowałem. I któregoś dnia, kiedy przyszedłem, Bóg mówi, a co za problem, że ty chcesz mi dać? Ja mówię, Boże, bo nie mam gdzie dać. Gdzie się mam udać, żeby to wrzucić do właściwej skrzynki? Żeby to było przeznaczone na właściwy cel? Wtedy Bóg się mnie pyta, a czym ty się przejmujesz? Ty dajesz mi, czy dajesz do kościoła? Komu ty chcesz dać? Wiecie, przełamało się coś we mnie i zrozumiałem, komu daję. Gdzie sieję? Kiedy chcesz dać Bogu, to nie zastanawiaj się, czy to będzie na dobry cel przeznaczone, czy nie. Kto inny będzie miał akurat możliwość się w tym wykazać? Ale Bóg patrzy na twoje serce. On nie potrzebuje twoich pieniędzy. Słuchajcie mnie uważnie. On nie potrzebuje twoich i moich pieniędzy. On jest najbogatszym Bogiem na świecie i poza światem. On potrzebuje twojego serca. On chce wiedzieć, czy ty jesteś gotowy dawać. On chce widzieć, czy ty, twoje serce jest gotowe na to. Wtedy największa nauka w tej dziedzinie dotknęła moje serce. Tam w tej ławce, w zimnym kościele. Chłodno było, było w zimie, w styczniu. I wiecie, zrozumiałem, że kiedy chcesz siać, masz możliwość wszędzie siać. A to nie ludzie patrzą na to, gdzie ty zasiałeś, ale Bóg patrzy na to, co ty siejesz i gdzie ty zasiałeś. Amen? To jest Jego rzecz, to jest Jego sprawa. Kiedy masz otwarte serce i chcesz siać, to Bóg może otwierać oczy. No ale teraz pomyśleć sobie, no ale jak mogę zebrać plon? Następny problem. Wiecie, my to umiemy sobie zawsze skomplikować. I nie wiem, jak to się dzieje. Wy też tak macie? Zawsze sobie potrafisz skomplikować. Ja, kiedy czytam Księgę Jonasza, to najbardziej mi to pasuje, bo on też umiał sobie najlepiej wykręcić i skomplikować. I tak właśnie czasami jest w naszym życiu. Ja sobie myślę, no Boże, dobrze, no daję i jestem przekonany, że nie daję ludziom, nie daję na jakiś tam inny cel, ale daję Tobie. Cieszę się i wielbię Ciebie, Boże, za to, że mogę dać i mam Ciebie przed oczami. Amen? Ale wiecie, teraz sobie myślę, no ale jak przyjdzie pomnożenie, jak przyjdzie zebranie plonu, to tak jakbyśmy się zaczęli martwić, a czy będzie w tym roku świecić słońce? Albo czy w ogóle jaka kropla deszczu spadnie? Wiecie, niektórzy ludzie mają z tym problem. Martwią się wiecznie. Ale pomimo tego i tak będzie rosło, i tak będzie rosło. Amen? Bo to jest prawo Boże. Prawo siania i zbierania to jest prawo Boże. To nie jest prawo ustanowione przez człowieka. Halleluja. Możecie powiedzieć amen? To jest prawo ustanowione przez Boga Najwyższego. Halleluja. Chwała Mu za to. Gdyby to było w rękach ludzkich, to bym się obawiał. Ale w rękach Bożych to jest. On we właściwym momencie daje słońce, daje deszcz, daje wzrost, daje wiatr. Wszystko, kiedy trzeba. I wiecie, miałem takiego kolegę, któremu powiedziałem o tym. On był bardzo wierzącym katolikiem i rozmawialiśmy o wszystkim, co on tam mówił. Czasami żeśmy się tam kłócili, burzliwe dyskusje były. Czasami to było, i wiecie, on się, nie wiem, czy nazywał się, czy nazwaliśmy go Sagan, pewnie dlatego, że miał głowę podobną do dzbanka. I wiecie, bardzo fajny kolega. I kiedy mówiłem mu o tym, to on sobie mówi, ale jak można pieniądze dać gdzieś, gdzie nigdy nie przyjdzie pomnożenie? Przecież to byś musiał do banku dać. Ja mówię, ale Słowo Boże mówi tak. Słowo Boże tak mówi. Spróbujcie, czy nie otworzę okien niebiańskich i nie zacznę wam błogosławić. I ja otworzyłem Michała, otworzyłem Słowo Boże, ja mu to czytał. Mówi, no nie rozumiem. Ale dobra, jak pójdzie wszystko dobrze, jak przekonasz mnie do tego, że to się dzieje, to uwierzę, to w to uwierzę. Wiecie, ja miałem niesamowity problem. Mówię, Boże, co ja narobiłem? Jak teraz się nic nie stanie, to być może ten człowiek nigdy nie uwierzy w Ciebie. Czasami musimy wiedzieć, uważać, co mówimy. I wiecie, mijały miesiące, nic się nie działo. On czasami przyszedł i szturchał do mnie i mówi, jak tam z tym twoim sianiem? Jak tam z tym twoim dawaniem? Ile tam już na koncie urosło procent? Ale wiecie, minął rok, niecały rok może, nasze służby, w jednej jednostce cały czas służyliśmy i on sobie mówi, no patrzcie, ja nie daję nic i mam, powiedzmy, tych 50 zł żołdu co miesiąc. Ty dajesz i też tyle samo masz. No o czym, na czym to polega?
Ja, wiecie, żeby wyjść jakoś z tej sytuacji, to mówię, dobra, spokojnie, ta inwestycja wymaga czasu. To jest lokata długoterminowa, więc proszę poczekać, to nie jest tak od razu. Ale sam nie byłem przekonany, czy to działa. Jeszcze. I wiecie, pewnego dnia wróciłem z urlopu, no i wszyscy mnie wodą oblali. Wszedłem na korytarz jednostki, oblali mnie wodą. Nie wiedziałem, o co chodzi, co komu zrobiłem gdzieś na złość albo coś. Okazało się, że dostałem awans, dali mi drugą belkę. I było oblanie drugiego awansu. Wiecie, na czym to polegało? Najwięcej na tym, że funkcja się nie zmieniła, nic się nie zmieniło, ale dostałem więcej pieniędzy. Bo każda, kto był w wojsku, wie, że każdy awans to było nagroda pieniężna co miesiąc. Wiecie, i zamiast 50 zł już miałem 90 zł miesięcznie. I on, kiedy siedzieliśmy w kantynie, mówi, teraz za karę, że to tak jakoś sobie wymyśliłeś, będziesz stawiał kawę i ciastko. Każdy raz, kiedy pójdziemy do kantyny. Wiecie, ja mówię, nie ma problemu, do mnie to przyjemność, posiedzieć z kimś i porozmawiać, tym bardziej, że miałem triumf. Byłem, wiecie, taki dumny z tego, że no, powiedzmy skromnie, miałem rację. Ale to wiecie, to tak naprawdę, to ja do końca nie byłem przekonany, czy to sianie i zbieranie jeszcze tak jest naprawdę, jak to jest mówione. Wiecie, i popatrzcie, w takim miejscu, kiedy właściwie wydawało się, nie ma gdzie siać, nie ma gdzie dać tych pieniędzy, żeby Bóg to widział, żeby to jakoś... Bóg to widzi. Bóg widzi. Wiecie, to była dziedzina w moim życiu bardzo nieuprawiana do tej pory. Nigdy tam nie było nic zasiane. Ja nigdy na ten temat nie myślałem. Myślałem, że pieniądze to jest w ogóle zła rzecz. Ale wiecie, żyjemy i wiemy, że potrzebujemy zarabiać pieniądze, potrzebujemy je wydawać, a tym bardziej potrzebujemy, aby Królestwo Boże się rozwijało. Amen? Ja kiedyś powiedziałem takie zdanie, kiedy ktoś się oburzył na mnie, on powiedział, że moim zdaniem wierzący ludzie powinni być najbogatszymi ludźmi na świecie. Dlatego, że jest tyle ludzi jeszcze, którzy mogą usłyszeć Ewangelię. Mamy takie możliwości, mamy takie niesamowite pole misyjne i działania na świecie, że powinni być najbogatszymi ludźmi, żeby to było zrealizowane. Amen? Zgadza się ktoś ze mną? Pomachajcie mi ręką. Widzę, że jesteście ze mną. Dlatego chciejmy siać, jeżeli ta dziedzina w twoim życiu jeszcze jest nieobsiana, jeżeli ta dziedzina w twoim życiu jeszcze nie jest zasadzona niczym szlachetnym, to chciej razem z Panem siąść nad Słowem Bożym, chciej zasiąść nad... i powiedz, Panie, pomóż mi, ja chcę w tę dziedzinę zainwestować. Dlaczego o tym mówię? Dlatego, że my czasami wstydzimy się tego. Ale ja się nie chcę wstydzić, chcę was zachęcić do tego, abyśmy w żadnej dziedzinie, przecież Bóg nas widzi w każdej sytuacji. Jemu nie jest obojętne to, że ty zarabiasz, że ty pracujesz. Jemu to jest bliskie sercu. On chce być razem z tobą w tym. A ta historia się jeszcze nie skończyła, wiecie, o tym moim wojsku, jeżeli chciał powiedzieć. Ja dawałem dalej swoje tam, już oczywiście więcej dziesięciny dawałem. Czasami zdarzył się ktoś, kto potrzebujący, spotkałem go. Kiedy szedłem z moim przyjacielem, on sobie mówi, wiesz, ja nie wiem, jak ty to robisz, że ty dajesz i ciągle masz te pieniądze, a mi jakoś się one nie trzymają. On z powodu tego właśnie przestał palić w wojsku, bo mówi, że najwięcej na papierosy wydaje. Przestał palić, rzucił palenie i mówi, dalej nie mam pieniędzy. I ja go zachęcam, ja mówię, Słowo Boże mówi, że jeżeli siejesz obficie, obficie rządź będziesz. Jeżeli siejesz skąpo, skąpo rządź będziesz. I wiecie, uczyłem się tego i tak sobie myślę, ciekawe, czy to jest prawda, co ja mówię. Słowo Boże tak mówiło, więc tak to powtarzałem. Ale to jest prawda, ja was dzisiaj mogę zapewnić. Wiecie, kiedy przed samym wyjściem z wojska, nie wiem dlaczego, nie wiem po co, komu to potrzebne, ale dołożyli mi jeszcze jeden awans, jeszcze jedną belkę. I wiecie, jeszcze jedna nagroda pieniężna. Kiedy wszyscy wychodzili z wojska i zastanawiali się, czy jechać na gapę, czy pociąg jeszcze będzie jakoś coś, to ja miałem dosyć pieniędzy. Przyszedłem do wojska, właściwie nie brałem pieniędzy, wszyscy mówili, nie bierz pieniędzy, bo i tak ci tam nie będą potrzebne, a wychodziłem dosyć bogaty na te czasy. To jest właśnie zasada siania i zbierania. Ja was chcę zachęcić na tym przykładzie, abyśmy zastanowili się nad swoim życiem, abyśmy zaczęli siać. Jeżeli potrzebujesz radości w swoim życiu, jeżeli potrzebujesz radości w swojej rodzinie, siej radość, halleluja, amen. Siej radość, módl się razem, jeżeli ci to ciężko przychodzi, kiedy ja wiem, że mamy różne problemy, to wstawaj wcześniej rano, kiedy cię nikt jeszcze nie widzi i mówi, Boże, radości mojej, przychodzę do ciebie tam, gdzie jest źródło, bo potrzebuję ciebie na cały dzień.
Amen? Chce to siać, chce obsiać. Wiecie, wyobraźcie sobie, że rolnik też nie ma gdzieś w kieszeniach cały czas zboża przy sobie. On idzie do spichlerza i on to musi skądś wziąć. Gdzie ty zabierzesz radość? Skąd ty ją weźmiesz? Idź do spichlerza. Zabierz radość tam, gdzie ona jest. Wiecie, ja wam powiem, w tym spichlerzu, w tej stodole jest pełno worków pootwieranych i tam jest różny rodzaj nasienia. Tam są nasiona, których ci się nie marzyło jeszcze w twoim życiu. Tam są rzeczy, których jeszcze nigdy nie widziałeś, ani może o nich nie słyszałeś. Dlatego idź i przedyskutuj to z tym wspaniałym Panem, który jest Bogiem tego stworzenia. Powiedz: Boże, ja chcę obsiać moje pole. Widzisz, że nie powodzi się mi w tej dziedzinie. W tej dziedzinie jestem słaby i jakoś nie umiem sobie dać rady. Wejdź do spichlerza. Halleluja. Nie rób niczego bez Niego. Nie idź szukać nigdzie indziej, bo przyniesiesz chwasty, dziadostwo przyniesiesz na swoje pole. A kiedy ci to by przyjdzie zebrać, będziesz płakał. Idź do spichlerza, tam, gdzie jest nasienie, które jest zboże, gdzie jest naprawdę nasiona, które przynoszą szlachetne owoce. Siej te, które wyrosną za miesiąc i siej te, które wyrosną za 40, 50 i 70 lat. Siej te, których może nie będziesz oglądał nigdy w tym życiu, ale w wieczności będziesz się, jak mogę przeczytać jeszcze raz, będziemy bez znużenia. Halleluja. Wiecie, co jest powiedziane? Czynić dobrze nie ustawajmy, albowiem we właściwym czasie. Powiedz mi, kiedy będzie ten czas. Ja ci go nie powiem, ale we właściwym czasie, usłuchaj teraz dokładnie, będziesz rządź bez znużenia. Co to znaczy? Bez końca. Bez końca radości. Bez jakiegoś limitu, ograniczenia. Kiedy będziesz siał, co? Dobre uczynki. Jeżeli w twojej dziedzinie, w twoim życiu jakaś dziedzina jeszcze nie jest zagospodarowana, jeżeli jakaś dziedzina twojego życia uchybia i czasami rano, kiedy się modlisz, zamiast się cieszysz, musisz się smucić, to przyjdź z tym do Pana. Każda dziedzina. Dlaczego zacząłem mówić o pieniądzach? Dlatego, że to jest najbardziej jakiś taki, który odpychamy na bok. Ale wiem, że wielu z nas, jak tutaj jesteśmy, mamy z tym problem. A żeby go rozwiązać, musisz przyjść do Niego. Nie rozwiążesz go nigdzie indziej. Możesz dalej wyrzucać, powiedzieć, pieniądze to mamona, to trzeba na bok, ale tutaj chcę być święty, chcę być wierzący, blisko Pana. W każdej dziedzinie. Wiecie, rolnik nie robi tak, że obsiewa tylko nie część pola, a reszta 5 hektarów obsieje, a 20 zostawi odłogiem, bo to nieskromne. Ile ma ziarna, tyle sieje, a jeżeli nie ma, to kupuje albo pożycza. Aby obsiać, dlaczego? Dlatego, że kiedy zasieje, to 30, 60 albo 100-krotny plon zbierze. Będzie mógł oddać, sprzedać, zarobić, wyżywić rodzinę i jeszcze będzie bogaty. Amen? I taka jest zasada siania i zbierania. Wiecie, my się zapatrujemy, że kiedy zasadzisz jedną roślinkę, to jedną roślinkę zerwiesz. Ale Słowo Boże mówi inaczej. Bóg na początku zaplanował coś więcej. On mówi, kiedy nasionka się rozsieje, to jest pomnożenie. Ktoś mądry wymyślił tabliczkę mnożenia. I tak właśnie, kiedy popatrzymy się, to wiecie, 2 razy 2 jest 4, nie? Ale już 4 razy 4, no, to nie jest 8, to jest 16. Tabliczka mnożenia. Prawda? I to jest pomnożenie. Kiedy ty siejesz, to zbierasz. Kiedy siejesz dużo, zbierasz dużo. Amen? Ja chcę was zachęcić, abyśmy siali. Wiecie, ja nie chcę mówić o tym, co nam grozi. Ja nie chcę mówić o tym, co może, jakie niebezpieczeństwa, jakie chwasty. Chociaż na początku o tym nadmieniłem. Dlatego ważne jest to. Ważne jest to, abyśmy nie brali jakiegoś, wiecie, złych rzeczy do naszego życia. Siejmy dobre rzeczy. Ale musisz się z tym zwrócić do spichlerza. Musisz przyjść tam, gdzie jest źródło. Amen? Nie zbieraj wiadomości, a potem czytaj Słowo Boże i nie łącz tego nigdy razem. Nigdy z dziennikiem telewizyjnym nie zbieraj, nie mieszaj Słowa Bożego. Albo wyłącz jedno, albo przestań czytać drugie. Jeżeli będziesz patrzył tylko na wiadomości, w twojej głowie co będzie? Niepokój i strach. Będziesz się bał, co będzie jutro. Ale kiedy otworzysz Słowo Boże i będziesz czytał Słowo Boże, to powiesz, wiecie, w Psalmie 112, wiecie, co jest napisane? Jaki jest człowiek Boży? Jeden werset się mi bardzo podoba. Nie boi się złej wieści. Halleluja. Jeżeli będziesz siał pokój, radość, miłość, będziesz siał to, co dobre, nie będziesz się bał tego, co złe. Bo co innego siejesz i nie oczekujesz na nic innego złego. Amen?
To jest tak prosta zasada. Ja wiem, że my wszyscy to znamy. My wszyscy to znamy, bo siejemy nasze ogródki, siejemy kwiatki, siejemy cokolwiek w naszych ogródkach, w naszych domach. Ale zwróćmy uwagę, że ta sama zasada działa w naszym życiu, w twoim i w moim życiu. I ja jeszcze raz to powtórzę. Jeżeli w twoim życiu jest dziedzina, w której jeszcze nic nie rośnie, albo rośnie to, co nie trzeba, Duch Święty dzisiaj przygotował twoje pole. On przygotował i powiedział, idź do spichlerza, zabierz to, co potrzebujesz, to, co chcesz, aby wyrosło na twoim polu i to zasiej. On ci nie mówi, weź pszenicę, weź co to tam, kukurydzę, ale on ci mówi, weź to, co chcesz, idź to, co chcesz i zasiej na swoim polu. Dlaczego? Dlatego, że tutaj Słowo Boże mówi, co człowiek zasieje, to i rządź będzie. Bóg nikomu nie tłumaczy, co ty masz zasiać. On mówi, co chcesz zasiać w swoim życiu, to zasiej. Ale mój spichlerz jest otwarty i oczekuje na to, że zasiejesz dobre rzeczy. Amen? Jeżeli siejemy złe rzeczy, jeżeli siejemy plotki, to za naszymi plecami będą nas obgadywać. Jeżeli siejemy dobrze, błogosławimy, każdemu dobrze życzymy, to nie musisz się oglądać do tyłu, czy czasem ktoś tam o tobie nie mówi źle. Nawet nie przyjdzie ci to na myśl, bo będziesz miał dosyć nasienia, żeby dobre siać. Amen? Dlatego ja chcę was zachęcić po tym dzisiejszym spotkaniu, a właściwie już na nim, chciejmy nabrać w nasze ręce dobre nasienie. Pomyśl nad każdą dziedziną swojego życia. Czego brakuje w moim życiu? I chciej to zasiać. Halleluja. A potem będziemy czekać. Pan przyniesie w właściwym czasie deszcz. W właściwym czasie przyjdzie wiatr. Raz ten chłodniejszy, raz ten cieplejszy. Słońce zaświeci, aby prosto do góry, do słońca mogły rosnąć. Halleluja. I niech to wzrasta. Niech to wzrasta. Wiecie, z tym słowem chcę was zostawić. Czytajcie to, jeżeli jesteście jeszcze nie do końca przekonani, że coś, co się zasadzi, urośnie, to zrób taki eksperyment. Tak jak w szkole żeśmy robili. Weź ziarenko fasolki i zasadź go, podlej dobrze, żeby była mokra ziemia i czekaj, aż zacznie rosnąć. I razem tak jak ono rośnie, tak siej w swoje życie. Ono będzie rosło, kiedy go zasadzisz na polu, będzie miało właściwe warunki, to ono będzie rosło i będziesz mógł obserwować, jak to się dzieje. I zasiej w swoje życie dobre rzeczy. Będzie to rosło. Mogę ci dać gwarancję, będzie to rosło, będzie wzrastać w siłę i będzie przynosić owoce. Amen. Halleluja. A będziemy czynić dobrze, nie przestawajcie, albowiem co? We właściwym czasie będziemy zbierać bez końca, bez znudzenia, bez znużenia. Będziemy zbierać we właściwym czasie. Halleluja. Dla Boga On wie, kiedy jest ten właściwy czas. My może oczekujemy i wiecie, na razie to najbardziej, co potrzebujemy obsiać, to cierpliwością na tę chwilę, ale to jest bardzo ważny owoc. To jest bardzo ważny owoc. Jego nasiona są niezbyt wielkie są i bardzo długo rosną. Muszę wam powiedzieć, cierpliwość to jest takie jedno z tych roślin, które trzeba czekać długo, ale czekajmy i na te inne. Halleluja. Chcę was tymi słowami zostawić, ale też i z życzeniami tego, aby Boże błogosławieństwo wzrastało w waszym życiu, aby te dobre rzeczy się pomnożyły i zaowocowały i żeby one były na pokolenia, żeby były naprawdę czymś, co cieszy, co raduje, co przynosi jeszcze większą radość. Jeżeli nie możecie sobie z tym dać rady, proście Go, a On wam pomoże. Wiecie, ja wam powiem jeszcze jeden taki przykładzik na koniec. Kiedy pracuję, zdarzało się tak, że był taki dzień, kiedy już jestem tak zmęczony, tak wszystkiego, wiecie, od rana do wieczora, już nie mam ochoty nawet się uśmiechać. Wiecie, już mi to ciężko przychodzi. Zazwyczaj staram się być pogodny, czy tak mi to jest dane, ale kiedy już mi jest ciężko, kiedy, wiecie, jeszcze jest ciężki dzień, to pamiętam taką sytuację, kiedy mówię, Boże, pomóż mi. W jakiś sposób pomóż mi. Wyobrażałem sobie, że Bóg mi da może jakąś taką chwilę, że po południu sobie będę mógł odpocząć, trochę się tak odprężyć i będzie dobrze. Ale tu przyjeżdża pani, ładna pani przyjeżdża z samochodem, prosi mnie o pomoc, żarówka się spaliła, prosi mnie o pomoc i wiecie, ja już pozamykane wszystko, chciałem już skończyć, chciałem sobie odpocząć, ale patrzę się, dużymi oczami pomrugała, jeszcze w 6. miesiącu ciąży, wiecie, kobiecie ciężarnej się nie odmawia, więc to jest priorytet. Uśmiechnąłem się od ucha do ucha, ile tylko mogłem. Nie było to ciężkie się uśmiechnąć. Wiecie, gdyby to był jakiś
facet zbudowany mocno, to bym powiedział, jeździ jeszcze tydzień z jednym światłem. Możesz nawet zapłacić mandat. Ale kiedy naprawiłem ten samochód, ona pojechała, ja sobie pomyślałem, Boże, jaki Ty jesteś poczuciem humoru. Posyłasz człowieka, kiedy na sam widok zobaczysz, że musisz się ucieszyć, uśmiechnąć i już się zmieniła sytuacja. Jakoś tak to zmęczenie oddaliło się. Wiecie, jeżeli nie możesz sobie dać rady, jeżeli przychodzi Ci coś ciężko już, a to rośnie, zasiałeś i to rośnie, to nie chciej tego na nowo wykopywać. Chciej poprosić Pana o cierpliwość. Poproś Go, pomóż mi, Panie, i przez to przejść. Bóg Ci pomoże. Amen.